Spotykamy się w tym miejscu nieprzypadkowo. Powiedzcie, dlaczego się spotykamy tutaj w Ustroniu. Powiedzcie, gdzie jesteśmy, żebym ja niczego nie pomylił. Tak, jesteśmy... teraz intensywnie pracujemy nad tym, żeby jak dobrze pójdzie w kwietniu, w maju już wypuścić pierwszego singla. Co robiłaś w Chinach? Śpiewałaś? Czy... Nie, niestety nie śpiewałam, ale reprezentowałam Polskę w konkursie Bright of the World 2014. No i to był taki międzynarodowy konkurs piękności, podobny do Miss World, Miss Universe. Jesteś nauczycielem też, z tego jestem co nauczycielem, jestem nauczycielem w cudownej placówce, w ognisku pracy pozaszkolnej w Koniakowie. Natomiast nowy projekt, wystartuje pod inną nazwą. Już niedługo. Chcemy dopiąć wszystko. Ale wy będziecie w tym projekcie. My oczywiście, będziemy, tak. My będziemy trzonem, można Krzysiek powiedzieć Pszczółką, właśnie... Tak, już tak. Przedstawiliśmy tutaj. Tak. Stoi tutaj w rogu. Tak, tak. Zaraz będziemy... Pozdrawiam wszystkich też. Pozdrawiamy również Bodzia Bartnickiego i Łukasza Golca, którzy użyczyli swojego czasu. Swojego czasu. Pozdrawiamy wszystkich tutaj w rogu. Zaraz wejdą.